Siema Bachory, to jest moja wersja zadania 1.47 ze zbioru Zamkoru. Fragment treści tego zadania oryginalnego jest w tytule filmu. Zrozumienie tego, co tutaj robię, pozwoli z całą pewnością rozwiązać tamto zadanie. W kwestii może trochę kontrowersyjnej treści, ja uważam, że ministranci tak w ogóle są w porządku, no ale każdemu coś czasem odpierdoli. Rozwiążę to dokładnie tak, jak rozwiązuję wszystkie zdania z kinematyki. To jest, zapiszę równanie na x-a, właściwie na y-ka w tym przypadku, dla obu ciał i równanie na prędkość dla obu ciał. Teraz w kwestii obrazka. Tu jest oś x, wzdłuż niej nic się nie dzieje, tu jest oś y. To jest kotek, to tutaj trochę mi nie wyszedł. Jak się bliżej przyjrzeć, to tu ma nóżki, tu ma taki ten nosek, tu oko, tu miały być uszka, no, no nie wyszło. To są ministranci, mają ministranckie stroje. Tutaj też są ministranci na dole, w ministranckich strojach, a tu jest myszka, szara. A kościół jest w poniecu, tylko photoshopowany. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, to, że właściwie podali mi, z jakiej wysokości rzucili kota. Bo to jest wysokość, na którą wzniesie się mysz, czyli po szybkości, jeszcze przed pisaniem równań, zasady zachowania energii. Przyjmę sobie, że G jest 10. I to jest długość wektora położenia początkowego kotka. Narysuję wszystkie wektory na obrazku. Wektory tyczące się kotka będą na, nie wiem, czerwono. Najpierw wektor położenia początkowego kotka. Y, początkowe kota. Wektor. Jego wartość to oczywiście h, które już jest dane. Prędkość początkowa kota 20 i rośnie. Prędkość początkowa myszy 20 i maleje. Mysz, powiedzmy tam, nie wiem, zielonym zrobię. Tu właściwie też powinienem napisać prędkość początkowa myszy. Bo ona się zmniejsza. Przyspieszenia, którego doznają oba zwierzaczki, są takie same. I w każdej chwili lotu to przyspieszenie jest równe g. Zapiszę równania, z których będę to rozwiązywał. Najpierw w postaci ogólnej. Y końcowe wektor. Y początkowe. I prędkość. Teraz zapiszę te równania już nie w postaci ogólnej, a w postaci odpowiadającej warunkom zadania. Wektory pominę, przy czym pomijając je, dopiszę minus tam, gdzie wektor ma zwrot przeciwny do wybranego kierunku. Ja wyróżniłem sobie kierunek pionowo w górę. Osią Y to zrobiłem. No i piszę sobie, że Y kota, Y końcowe kota, końcowe właściwie. Do chwili zderzenia, więc może napiszę Y funkcji czasu. Y początkowy, on był na wysokości h. Prędkość mu nadali przeciwnie do osi Y, więc minus prędkość czas. Nie będę indeksował prędkości, jest taka sama dla obu. To jest prędkość początkowa kota, po prostu 120. I przyspieszenie też jest przeciwnie skierowane do osi Y, więc minus. Ok. Teraz y myszy w funkcji czasu to jest prędkość początkowa razy czas. Jej prędkość początkowa jest skierowana zgodnie z osią y. Aha, ona nie ma wektora położenia początkowego, bo ona na początku była w początku układu współrzędnych. I odjąć. Teraz zapiszę równanie na prędkość. Prędkość kota w funkcji czasu to k znaczy kot, a nie końcowa, nie? To będzie jego prędkość początkowa. Ten minus oznacza, że ona jest cały czas zwrócona przeciwnie do układu współrzędnych. Prędkość myszy w funkcji czasu to jest. Oczywiście, jeśli postawię cały czas ruchu do któregokolwiek z tych równań, to dostanę albo prędkość końcową, albo położenie końcowe. Mam cztery równania
Wyszły mi one z tego, że po prostu zapisałem równania ogólne w postaci pasującej do obrazka i to powinno mi już pozwolić rozwiązać zadanie. Już właściwie jest rozwiązane, teoretycznie. Teraz tylko jakieś przekształcenia. No więc, czas, po którym mysz będzie miała przejebane, czyli zderzy się z kotem. Jak kot otworzy paszczę, to jak dobrze tam wtrafi, to ją zeżre od razu, nie? No to będzie miała przejebane, jak się spotkają, czyli jak ich igreki będą takie same. To jest warunek spotkania. No to przyrównuję sobie. To zrówna się. Ok, zostaje mi z tego, że h jest równe 2vt. Z tego obliczę, po jakim czasie się spotkają. Czas spotkania to będzie h przez 2v. Mogę operować dalej na symbolach i można operować dalej na symbolach i właściwie lubię, ale raz dla odmiany sobie podstawiam. Pół sekundy. Wysokość, na której mysz będzie miała przejebane. Czyli właściwie współrzędną y-kową. Z którego równania policzyć? Z któregokolwiek. To jest dobry sposób na sprawdzenie. Z obu równań, po podstawieniu pół sekundy, powinno wyjść to samo położenie, bo podobno po pół sekundy spotkają się. Więc y kota dla t równego 0,5 sekundy to będzie 20 odjąć i odjąć 2. Dla sprawdzenia zobaczę, czy mysz wyjdzie tyle samo po pół sekundy. Czyli współrzędne y-kowe są takie same, są w tym samym miejscu, spotkały się te zwierzątka. Co dalej? Względną szybkość zwierzaków tuż przed spotkaniem. Względna szybkość w tym przypadku to będzie suma ich prędkości, bo lecą sobie na spotkanie. Chodzi o to, że jeśli ja jadę samochodem 100 na godzinę, a naprzeciw mi jedzie Sebix swoim BMW 160 na godzinę, to nasza względna szybkość jest 260. I efekty czołówki będą takie same, jak ja albo Sebix, jeblibyśmy w stojący mur z prędkością 260 na godzinę. No to liczę sobie prędkość kota, tylko wezmę wartość bezwzględną tego, co wyjdzie. Dla t równego pół sekundy. Minus 25 metrów na sekundę. To znaczy, że wartość prędkości kota jest 25 metrów i że zwrot jest dalej przeciwny do zwrotu osi y. Teraz prędkość myszy. Znowu podstawię czas równy pół sekundy. No, jakbym sobie policzył różnicę ich prędkości. No, względna szybkość jest 40 metrów na sekundę, tyle. Bo jak jadą naprzeciw siebie, to prędkości się dodają.